za chwilę na tej scenie pojawią się wspaniali artyści, którzy w pocie czoła przygotowali dla Was to wspaniałe widowisko. Usiądźcie wygodnie i wybierzcie się z nami do baśniowego świata. Dawno, dawno temu, w królestwie bardzo odległym, na świat przyszła dziewczynka o włosach w kolorze nocy i skórze jasnej jak śnieg. Nazwali ją Śnieżka. Było to prawdopodobnie najbardziej pretensjonalne imię, jakie im przyszło do głowy. Jednak los zrządził, że jej matka zmarła w czasie porodu. Król został z nią sam i bardzo ją rozpieszczał. Mógł sobie na to pozwolić. Był królem. Król kochał Śnieżkę, a poddani kochali jego. Było to szczęśliwe królestwo, w którym ludzie tańczyli i śpiewali w dzień, w nocy. Wygląda na to, że nikt nie pracował, skoro mieli czas tańczyć i śpiewać w dzień i w nocy. Dziwne. Król wychowywał Śnieżkę i przygotowywał ją do objęcia tronu w przyszłości. Ale z czasem zdał sobie sprawę z tego, że nie wszystkiego może Śnieżka nauczyć. Postanowił więc znaleźć nową królową. Królowa ta była najpiękniejszą kobietą na świecie. Była inteligentna i silna. Słowo wyjaśnienia? To byłam ja. Zauroczony moją urodą, król błagał, żebym za niego wyszła. Byłam dla niego wszystkim. Gwiazdami, księżycem. Ale mroczne czasy zapanowały nad krajem. Dzielny król pożegnał się ze swoją Śnieżką, odjechał do ciemnego lasu i niestety nikt go już więcej nie widział. Śnieżka długo szukała ojca, a kiedy zdała sobie sprawę z tego, że zniknął na zawsze, była zdruzgotana. Dziewczynka była teraz pod opieką pięknej królowej. Ale minęło 10 lat i Śnieżka wyrosła na piękną dziewczynę. Zwierciadło! Zwierciadło, zwierciadło, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Czyż jest pani najpiękniejsza, najśliczniejsza, lecz od ciebie Śnieżka jest piękniejsza. To niemożliwe. Jeśli chcę pozostać najpiękniejszą kobietą w królestwie, no cóż, Śnieżka musi zniknąć. Zawołaj ją do mnie natychmiast. Śnieżko, powiedz, co ci w duszy gra. Sądziłam, że będę mogła pójść na bal. Może znowu zobaczę księcia, tak jak wtedy, przy studni. Bo wiesz, dziś są moje 18 urodziny. To już dzisiaj? No przecież, no przecież. Bernardzie, podaj mi wody. Śnieżko, a może to już czas, żeby ci nieco odpuścić? W końcu nic złego mi nie zrobiłaś. Nie sprawiasz kłopotu. A jednak jest coś w tobie, co mnie niezwykle, straszliwie wprost irytuje, wiesz? Nie wiem, co to jest. Ten nos prosty, te włosy, ten głos. Już wiem, co to jest. To na pewno te oczy. Nie znoszę ich. I nawet gdyby dzisiaj były twoje setne urodziny, nie wolno ci nigdy przychodzić na żadne bale. Bernardzie, odstaw proszę. Ważne, by w porę zrozumieć, że się już przegrało, tak?
żeby zniknęła. Zniknęła? Wasza wysokość, czy to nie zbyt pochopne? Ona jest moim największym zagrożeniem. Zabierz ją do lasu, zajmij się tym. Rób, co każe. Mądra przyćwić królową. I teraz oboje za to zapłacimy. Proszę, ja się boję. Nie chcę zniknąć jak mój ojciec. Twój ojciec był dobrym człowiekiem i zawsze był dobry dla mnie. W ramach wdzięczności dam ci jedną dobrą radę. Uciekaj! Uciekaj jak najszybciej tylko potrafisz. Jak najdalej stąd! Obudziła się. Kim jesteście? My tu zadajemy pytania. Kim jesteś? Na imię mam Śnieżka. Śnieżka? To niemożliwe. Śnieżka to święty troll. Tak, trzymaj od wieży. A może to jakaś inna Śnieżka? To nie jest takie rzadkie imię. Skoro jesteś Śnieżka, to kim jest twój ojciec? Królem. Czyli to jest Śnieżka, widzicie? Nie ufam jej. Zawleczemy ją do lasu. Gdyby ktoś pytał, nie widzieliśmy tu nikogo. Nie, durnie z was. Tą księżniczka jest dużo warta. Dostaniemy za nią okup, najlepiej złoto. Głównie złota. Nie dostaniecie za mnie złota. Chcą mojej śmierci. Jak to? A czemu królowa chce twojej śmierci? To jest podła. Jest zła. Przykro mi, ale mamy umówione spotkanie. Dziewczę musi zniknąć. Jak ona cię tu znajdzie, to nas zabije. Ale ja mam będę sprzątać, gotować. Obiecuję. Narada. Dobra, chłopaki, co robimy? Niech ten, kto chce, żeby zostało, powie aj! Aj! To kobieta, ja za nią grosza nie dam. Z kobietami zawsze bieda. Tak, i spokój był w tym kątku. Ta wprowadzi swe porządki, zachowania i nawyki. No proszę. Proszę. No dobra. Zostaję! Dziękuję. Ale czekajcie. Przecież ja nawet nie znam waszych imion.
Gburek. Gburek. Pośmiała. Śmiała. Mędrek. Mędrek. Śpioszek. Wesołek. Wesołek. A, psik. Ostrówka. A wy dokąd idziecie? A my idziemy do pracy. Aha, to pa, do zobaczenia. Wiecie, lubię prowadzić kobiety ład. Myślicie, że ma chłopaka? Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Nie jesteś aż taki żałosny, jak myślałam. Nigdy nie byłaś dla mnie taka miła pani. O, jak mi niebiańsko, po prostu bosko. Jak miło cię widzieć pani w takim nastroju. Idź już spać, dobranoc. Zwycięstwo. Zwierciadło. Zwierciadło, zwierciadło, powiedz przecie. Kto jest teraz najpiękniejszy w świecie? Poza siedmioma pagórkami, poza wodą siedmiu rzek, u siedmiu krasnoludków mieszka królewna Śnieżka. Jest najpiękniejsza. Co? Nic nie rozumiem. Przecież Bernard powiedział... O, potrzebuję magii. Korzystanie z magii ma swoją cenę. Cena, cena, bez przerwy gadasz tylko o tej cenie. Ja chcę, żeby zniknęła. Cóż za krótkowzroczność. Thank you.
sama. Tych malutkich nie ma? Nie, wyszli. A może zechciałabyś kupić im placek? Świetny pomysł. Placek z jabłuszem. To dopiero mężczyzn chwyta za serce. A z takich jabłuszek jak te, które mam akurat przy sobie. O, jakie śliczne. Ojejku, co się stało? Moje serce. Wpuściłabyś mnie do środka? Oczywiście, proszę. Czy zechciałabyś dać mi trochę wody? Tak, już przynoszę. Chyba jest coś, za czym twoje serce tęskni. Albo jest ktoś, kogo kochasz. Mam rację? Tak, jest ktoś taki. Wiedziałam. Babcia zna się na sercach dziewczęcych. No, weź jabłuszko. Pomyśl coś. Ach, życzę sobie... No dalej. Życzę sobie, żeby mój książę zabrał mnie do swego pałacu, gdzie będziemy szczęśliwi już na zawsze. Nie zanotowałam. Zapamiętajcie, moi mili, że uroda to znak szczególny tylko jednej chwili. Szybko przemija tak, więc ważny jest tylko charakteru znak. Kto dobry jest niesłychanie, nagrodę zawsze dostanie. Warto jest więc tak żyć, by dla drugiego miłym być. Nie zazdrościć nikomu niczego, bo z tego nic dobrego. Nie dbajcie zbytnio o wygląd i urodę, tylko o rozumu swobodę. Bądźcie dla siebie dobrzy i mili. A nagrodę otrzymacie w niespodziewanej chwili. Przed Państwem na tej scenie wystąpili Nietoperz, Jagoda Krause, Piotr Ruzyński. Nietoperz, Patryk
rozkosz, Oskar Ciesielski Tuwalski, Piotr Kulczyński i królowa Weronika Lipska. Zwierciadło Magdalena Sęgierska, sługa Daniel Dębek. Kasper Sak, Gburek Mateusz Kopów, Kapcio Oliwier Krause. Wesołek Igor Rozyński, Śpioszek Szczepan Domka, Nieśmiały Igor Ogórek, Apsik Antoni Tyrowski. Królewna Śnieżka Anna German.